Witam serdecznie, tutaj Sany, a tutaj Pingwin i oglądacie nas albo na moim kanale, albo na kanale Pingwina. A my jesteśmy w... La Casa. La Casa. Poznani, wiadomo o co chodzi. Tutaj dosłownie okoliczności bardzo chaotyczne, tutaj Pingwin za chwileczkę znika z Poznania, a my tutaj, żeby wykorzystać czas, który się okazało, że go ma bardzo dużo, wynaleźliśmy zupełnie na spontanie lokal, znaczy Pingwin tutaj wynalazł się, dowiedział, zagadał z obsługą i mamy tutaj elegancko, mamy dwie pizze, są to margerity, wersja jakiej wielkości? Przypomnij mi? Tu jest 26 cm. To chyba ten najmniejszy wybraliśmy. Wzięliśmy najmniejszy, pierwsza pizza jest troszeczkę słabsza na Karolinie Reaper, jest jeszcze druga na Karolinie Reaper. Pan się pytał, czy nie chcemy mieć strojonych papryczek. No mam te 300 km do domu, to... Tak, także nie wzięliśmy najmocniejszych opcji, jakie tutaj lokal oferuje. Tak, lokal jeszcze mamy... oferuje, jakby ktoś zapytał, ma 9 milionów, jakby ktoś chciał. Myślę, że pan coś tam, jakąś kropelkę może rzucić. I lecimy, czyli to jest tutaj ten podkład z Karoliny Reaper. I tak. Wersja teraz mniej, bardziej... Należejsza. I jeszcze druga mocna. Zobaczymy, jak to wypadnie. Dokładnie. Lecimy. Na początku serowa, nie? Ale już od razu... No najwięcej serka czuć, cienkie ciasto. Mocno tego serka czuć. No, już zaczyna być na... No na języku się pojawia czucie takie pieprzne dosyć troszeczkę. Jeszcze nie, wziąłem długi gryz. Fajna, leciutka, cienka pizza. No serio, tak jakby ktoś dowalił mega dużo, taki trochę pieprzy mi się kojarzy. No, przepraszam, jeśli cię oplułem. Poczułem. Dziwnie to zabrzmi. Nie wiem, czy to jest w mojej głowie. Tak jakby lekki wiaterek na żołądku, że coś już tam zaczyna mieć. Tak minimalnie. Powiem tak, czuję ewidentnie moc. Czuć moc papryki. Ale na takim poziomie, że to paniki nie wzbudza. Lekko. Nie, no paniki nie ma, ale na przykład kawałek jakiegoś proszku mi pod nos lekko poleciał i czuję, jakby mi się chciało kichać. Mi na gardło wchodzi proszek, jakby ta sproszkowana papryka. Także mam takie wrażenie, bo to jak było poddane obróbce termicznej, zrobiło się takie troszeczkę, wiesz, pyłkowate. No szczerze to tak jakby tak liznąć taki fragmencik superhota, bym powiedział, takie wrażenie. Liznąć dosłownie. Ale czuć, że superhoty tu są w grze. Idzie to przeżyć. Dobra, czas najwyższy chyba podkręcić moc. Ja sprostuję tyle, że dlatego, znaczy, że odbieramy ją na razie słabiej, bo przyznamy się bez bicia, że szukaliśmy ostrości. I to było pierwsze miejsce, gdzie pan nas naprawdę zainteresował ostrością, a mnie, żeby zainteresować, to naprawdę trzeba mieć coś mocniejszego. I spróbowaliśmy trochę, jak i pierwszego i drugiego sosu. My jesteśmy tam delikatnie po drugim, więc tego pierwszego, no tak... Tak naprawdę nie czujemy aż tak bardzo, ale drugi już był wyczuwalny. On jest bardzo z wyglądu, jest bardzo podobny do tej pierwszej, więc... O, i właśnie o tym mówiłem wcześniej. Dajesz, jemy? O kurde, dobra, w smaku to już jest kurna... Papryka. To już będzie paprykowo. Ciekawe, jak nas widać. No. Dobrze, że to nie nam prąd padł. To z tyłu się włączyli? No, chyba tak. No. Tak, o 10:00 wyłączyli. Przepraszamy, słuchajcie, jeśli to nagle wam się ściemniło, ale no... Chyba lokal za nami się wyłączył i znacznie to pogorszyło. Jak? To będzie szosta. Na języku mam język już niszczony. Ale najgorsze jest to, że czuję wodospad z nosa się zbliża. Więc zaraz muszę chusteczkę wyciągnąć, bo nie zjem tego dalej. Czuć fajny smak pizzy nadal przy tym wszystkim, ale powiem tak, moc superhotów już tutaj jest wyczuwalna i smakowo, i twoją obecnością. Teraz zaczyna się, już się oso zaczyna robić u mnie. Nie zapominajcie, że jakby było dla was za lekko, to myślę, że przy tej mocniejszej pizzy już nie będzie. Pan naprawdę ma 9 milionów Grim Reapera. Nie powiem, bo kruszy się ta pizza na brzegach. Mega. Ale to chyba jedyny mankament. Nadal czuję fajnie smak sera i też pomidory się przebijają. Mimo tej ostrości tutaj, bo ostrość to jest już taka, która powinna naprawdę zabić wszelkie wrażenia smakowe inne, a nadal odczuwam ją. No. Odczuwam smak, w sensie normalny. Czuć jeszcze smak, ale ta ostrość już się rozkręca i to nieźle, nie? Chociaż może po mnie mega nie widać, ale... Ogień już na ustach się robi, nie? Dobrze, że to jest mój koniec. Ja czuję, że dalej, jakbym miał jeść sam taką całą pizzę, to byłby problem całą zjeść. No, teraz to się troszeczkę podwyższa, jak już skończyłem jeść. Ale uderzenie w gardło na koniec dostałem. Jak widzicie, język mam rozwalony. Jak widzicie, Sanego to lekko kopło.
Ja się tam trzymam, ale czuję, że jest ostro na języku. Nie ustach, tylko trochę, ale język znowu dostaje, nie? No na języku mam masakrę. Straszne łzy się pojawiły i... Świeczki, nie? Jest ciężko, no. No na pewno tu już sięgnę po mleko, ale to po nagraniu już, nie będziemy teraz już tego zamulać, myślę. Ja przyznaję się bez bicia, sięgnę po mleko, ale muszę poczekać, aż to zejdzie zupełnie na ustach. Możemy chwilę przeczekać, wiesz, posiedzieć. Możemy chwilę posiedzieć, dobra. No to tutaj Pingwin mówi, żeby chwilę posiedzimy. Ja poczekam, aż mi ten z ust zejdzie. Czekając może, powiem tyle, że kurczę, ja polecam wizytę tutaj. Tak, co by się nie działo, nie wiem ile będziemy to przedłużać, bo jeszcze prawa autorskie, żeby nas tego nie dopadły. Jeśli chcecie spróbować naturalnej ostrości opartej na paprykach i to konkretnej, no, to fajnie wyważonej tutaj w tych dwóch poziomach, które nam zaprezentowano, to ja polecam, bo naprawdę jestem pod wrażeniem. Pierwsza pizza moim zdaniem była no taką połowę ostrości chyba słabsza, nie? Nie było, co teraz czujesz, nie? Ale jeśli ktoś na przykład chce spróbować, myślę, to jest taki poziom, że jak ktoś, wiesz, jest na poziomie tam powiedzmy rolejskich, coś... Nie, to już tutaj będzie miał normalnie trochę małe wyzwanie przy tej drugiej pizzy. Przy tej drugiej tak, ale ten pierwszy poziom na spróbowanie, na przetarcie, żeby określić, czy to jest to, co nadal jeszcze wytrzymuje. Tak. Fajnie jest to zrobione. Jak sobie ktoś tą pierwszą zje, to później innym razem może przyjść sobie na drugą i ją zjeść całą. Znaczy spróbować, no bo... Przy tej pierwszej naprawdę, no było czuć już, że to są papryki, ale nie było ogólnie problemu. Na razie to druga już robi wrażenie. Drugiej już czuć. No Pingwin wiadomo, że to zawodnik mocniejszy, czuję ale... Ja czuję coś na języku. Chociaż bywało czasem gorzej. O, schodzi mi na brzuch, także zaraz mleko będzie nieodzowne, ale jeszcze muszę poczekać, aż sus zejdzie zupełnie. A mi? Na brzuch? Na języku jest. Na początku zacząłem jeść, to czułem, że niby schodzi coś na żołądek, ale się w ogóle już uspokoiło, nic nie czuję. Tylko na początku, miałem takie wrażenie, że znowu mój organizm jakby dał mi znać, że ja znowu coś ostrego jem, nie? I już jest spokój. Już na luzie. No nie, mi to pomału schodzi. Myślę, że nie ma co przedłużać. Nie, nie będziemy przedłużać. I posiedzimy na spokojnie. Jak coś, to lokal możecie sobie odwiedzić, bo w tym miejscu tutaj wokoło nie znajdziecie nic ostrego, tylko akurat tutaj u pana w tej pizzerii. Pingwin tutaj po całym Food Firtlu w Poznaniu właśnie się przeszedł, popytał, wypytał, zrobił wywiad, aż normalnie tutaj... No, na szybko. Zrobił na mnie wrażenie, jak on tutaj wszędzie się wcisnął, przeszedł i tu się dowiedział, zagadał i super też, fajna obsługa. Pan bardzo komunikatywny, można i naprawdę... porozmawiać, jest bardzo fajnie. Fajnie, można tam wszystko załatwić. Trzęsienie ziemi. Przepraszam. Więc co, my polecamy wizytę. I kończymy. Do zobaczenia w przyszłości. Naprawdę jest fajnie tutaj. Tak jest. See ya. Na razie. Dobra. Okej. Okay. Mikrofony. Daj mikrofon. No właśnie. Pamiętam po kieszeni. Materiał zrobiony. Zrobiony.